Mechanizm Jacquarda to komiks non-fiction stworzony w pracowni projektowania gier i komiksów doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego. Pomysł na temat komiksu wziął się z mojego zainteresowania programowaniem. Szukając początków tej dziedziny, natrafiłem na postać Josepha Jacquarda, twórcy pierwszego krosna sterowanego programowo. Mechanizm, który skonstruował Jacquard, pozwolił na dużo szybszą produkcję tkanin oraz na sterowanie krosnem w taki sposób, aby szyło dowolne wzory. Do sterowania krosnem wykorzystywano karty perforowane, które były nośnikiem informacji. Później takie same karty były wykorzystywane w informatyce aż do lat 80. XX wieku, a sama koncepcja zapisu binarnego jest wykorzystywana do dzisiaj w postaci kodu zero-jedynkowego. Badając rynek, okazało się, że temat jest dosyć niszowy. Nie znalazłem wiele opracowań powstania maszyny, a tym bardziej komiksu opisującego tę historię. Pomimo tego, że wprowadzenie mechanizmu żakardowego zrewolucjonizowało przemysł tkacki w XIX wieku i dało podwaliny pod rozwój informatyki. Jacquard bywa również przywoływany jako wynalazca kart perforowanych. Okazuje się jednak, że Joseph nie wynalazł kart służących do sterowania krosnem, a jego wynalazek jest raczej usprawnieniem konstrukcji jego poprzedników, których praca często bywa zapomniana. Treść komiksu stworzyłem w oparciu o biografię, opracowania i artykuły historyczne. Moim głównym celem było przekazywanie wiedzy historycznej przy pomocy humoru. Informacje, które wydają się nudnymi faktami, przedstawione w postaci humorystycznej sytuacji, zapadają w pamięć i mają szansę zaciekawić czytelniczkę lub czytelnika do pogłębienia tematu na własną rękę. Forma komiksu jest również idealna do przedstawiania skomplikowanych konstrukcji czy tłumaczenia czynności, które przedstawione przy pomocy języka i obrazu stają się dużo łatwiejsze do zrozumienia niż te opisane jedynie przy pomocy tekstu. Komiks rozpoczyna się od historii odkrycia jedwabiu, która prowadzi nas z Chin 3000 lat przed naszą erą, aż do Francji 1752 roku. Dalej poznajemy biografię Josepha Jacquarda, która jest pełna wzlotów i upadków. Na pewnym etapie swojego życia Joseph miał okazję zapoznać się z projektami Jacques'a Vauquensona, który również pracował nad usprawnieniem produkcji tkanin we Francji, ale kilkadziesiąt lat wcześniej. W ten sposób przeskakujemy do biografii Vauquensona. Ostatnią częścią jest krótki fragment życiorysu Basila Bouchona, który prawdopodobnie jako pierwszy wprowadził system kontroli krosna przy pomocy perforowanego papieru, a którego pomysł wykorzystał zarówno Vauquenson, jak i Jacquard. Aby opowiedzieć historię maszyny żakardowej, wykorzystałem biografię twórców, którzy przyczynili się do jej powstania, ponieważ poznanie życiorysu twórców pomaga zrozumieć, w jaki sposób dokonywali oni swoich odkryć i co miało na nie wpływ. Komiks jest pomyślany jako pozycja dla dzieci. Posługuje się jasnym i prostym językiem, jednak bez infantylizacji, która często pojawia się w tekstach dla najmłodszych. Został zaprojektowany w formacie A5, a jego objętość to 132 strony. Po dokonaniu researchu i rozrysowaniu storyboardu całego materiału, wykonywałem szkicowe rysunki ołówkiem w oparciu o wcześniej zaprojektowaną siatkę. W kolejnym etapie na podświetlarce wykonywałem wersję pędzelkiem i tuszem, następnie skanowałem i kolorowałem w komputerze. Typografię w dymkach i ramkach początkowo wykonywałem ręcznie, aby znaleźć charakter liter pasujący do rysunków. Następnie na podstawie liternictwa zaprojektowałem font, który wykorzystałem w swojej pracy. Każda litera wykonana jest w trzech różnych wersjach, a funkcja zecerska podmienia powtarzające się litery, aby dać uczucie losowości znaków charakterystyczne dla pisma ręcznego.